Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panowie Prezesi, Państwo Ministrowie. Pan Prezes Najwyższej Izby Kontroli zwrócił uwagę na coraz większe zadłużenie samorządów. Nie tylko tych dużych, ale również samorządów mniejszych, wiejskich, małych miasteczek. To zadłużenie wynika przede wszystkim z tego, że subwencja oświatowa, mimo że co roku rośnie, ale ona nie wystarcza na bieżące pokrycie wszystkich rzeczy, które wynikają z karty nauczyciela, czyli płac, pochodnych płac i tego wszystkiego, które jest. Tutaj posłowie przede mną również na ten temat mówili, że rząd, i mam pytanie, rząd zamierza reformować kartę nauczyciela. W jakim zakresie i jak ma to wyglądać? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy subwencja oświatowa będzie zwiększona i w jakim stopniu, żeby całkowicie pokrywała wszystko to, co wynika z karty nauczyciela, bo zadłużenie samorządów spowodowane przede wszystkim jest tym, że nie ma pokrycia w karcie nauczyciela i samorządy, szczególnie te małe samorządy wiejskie, gminne, muszą zaciągać kredyty, żeby to, co wynika z tejże ustawy, zapłacić nauczycielom. Czyli mam konkretne pytanie. I co dalej z subwencją na przedszkola? Państwo dużo na ten temat mówili, ale jej nadal nie ma. I chciałbym wiedzieć, co będzie w roku przyszłym. Dziękuję serdecznie.